Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym materiale i dzisiaj będziemy sobie, dla odmiany, będziemy sobie, szanowni Państwo, narzekali. Będziemy rozmawiali o tym, mam nadzieję, że w miarę będzie to sensowna rozmowa i dobrze poparta argumentami, dlaczego okręty podwodne wprowadzone do World of Warships w takiej postaci niszczą nam zabawę. I teraz będę Wam przytaczał argumenty i będę je troszeczkę rozwlekał, żebyście mogli sobie tutaj przyjąć mój punkt widzenia i przynajmniej zapoznać się z nim. Nie wiem, czy przyjąć, ale żebyście znali argumenty, które ja chcę tutaj Wam zaprezentować. Co jest, szanowni Państwo, takim rdzeniem World of Warships, żeby dobrze grać w tą grę? Tutaj rdzeniem gry jest po prostu to, żeby umieć przewidzieć, gdzie okręt przeciwnika będzie się znajdował po czasie, jaki nasze pociski potrzebują na dolecenie do tego miejsca, oraz będąc po drugiej stronie lufy, jakie manewry trzeba wykonywać, żeby tych ostrzałów i torped nie zbierać. I to jest rdzeń konstrukcji gry World of Warships. To, że przewidujemy, gdzie strzelać, i to, że przewidujemy, kto gdzieś strzelił, żeby tego ostrzału uniknąć. I co wprowadzają okręty podwodne? Torpedy kierowane, gdzie już nie musimy się martwić o to, żeby te torpedy trafiały w konkretne punkty, bo po prostu pingamy sobie i one będą za tym punktem podążały mniej lub bardziej udanie. No i niestety wymanewrowanie tych torped już jest nieco większym wyzwaniem, bo one będą płynęły sobie w sznureczku jedna za drugą, także albo wymieniemy wszystkie, albo wszystkie dostaniemy, czyli to absolutnie psuje koncept tej gry, psuje to, jak się tutaj ludzie uczą grać, żeby być dobrymi graczami, tylko po prostu mamy na gotowo torpedy kierujące się za wybranym punktem. Brak kontry na okręty podwodne, jeżeli tam siedzi ktoś z mózgiem w środku. To ja wiem, że można powiedzieć o każdym okręcie, ale spójrzmy na to z innej strony. Na wielu okrętach uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym wygląda tak, że musimy na ten okręt nadpłynąć nad niego i ewentualnie zrzucić ładunki głębinowe z pokładu. Z tym, że przeważnie robiąc taką operację jesteśmy wyświeceni albo przez ten okręt podwodny, albo przez inny okręt, który gdzieś jest w pobliżu. Nie daj Boże niszczyciel albo coś większego, co może nam zrobić solidną krzywdę. Także ogromne ryzyko podejmowane w celu zatopienia takiego małego okrętu. No, same naloty też nie są jakoś zabójczo skuteczne. Najlepsze jest to, kiedy drużyna jest zgrana, a w polowaniu na okręty podwodne często się tak zdarza, że jeżeli okręt podwodny jest wyspotowany, to wszyscy pakują bomby na opór w to samo miejsce. Inna sprawa, że kontra na okręt podwodny jest trudna z tego względu, że jeden punkt to jest to, że musimy nad gościa nadpłynąć, czyli pokazać się, a druga sprawa jest taka, że na większości okrętów zasięg zrzutów bomb głębinowych, tych z samolotów, jest mniejszy niż zasięg torped okrętu podwodnego. Także musimy podejść, żeby go trafić, tym samym narażając się na kolejne torpedowania. Trzecia rzecz. Saturacja obrażeń na okrętach podwodnych. One są w stanie przyjąć ogromne ilości damage'u. Naprawdę trzeba dużo w niego strzelać, to już jedna sprawa, bo naprawdę z pepanców to tam wchodzi po 1500 punktów damage'u, z obeków wchodzi trochę lepiej, a bomby głębinowe też niejednokrotnie potrzebują naprawdę wielu trafień, żeby taki okręt podwodny zatopić. Do tego oczywiście dochodzą materiały eksploatacyjne na okręcie, które w jakimś tam sposób niwelują zadawane mu obrażenia. Jakby mało było tego, co muszą robić niszczyciele, dochodzi nam kolejny punkt, czyli walka z okrętami podwodnymi w takiej właśnie formie, w jakiej Wam mówiłem wcześniej, gdyż no, na dedekach nie mamy nalotów, tylko mamy bomby zrzucane z pokładu, a to niestety wiąże się z tym, że musimy okręt pokazać, wypłynąć nad okręt podwodny, żeby te bomby zrzucić. Często on jest na tyle szybki, że po prostu nie dogonimy go, próbujemy coś z nim zrobić i tracimy HP, nie będąc w stanie nic za to odzyskać w zamian. Także gonimy okręt podwodny, chcąc go zbombardować bombami głębinowymi. Okazuje się, że nie doganiamy, on nas spotuje, reszta nas rozstrzeliwuje i taki jest profit z gry z okrętem podwodnym. Jeżeli już się decydujemy jednak na to, żeby ten okręt podwodny niszczycielem gonić, to mamy też dużą szansę na to, że okręt podwodny podejdzie nam blisko, wypuści w nas torpedy, nie daj Boże jeszcze kierowane, które będą skręcały nam prosto w kadłub, no i niestety robi się troszeczkę klops, bo mamy tak zwane przyłożenie, czyli atak torpedowy z tak bliskiej odległości, że nie jesteśmy w stanie tego wyminąć. I bomby głębinowe zrzucane z pokładów okrętów są słabsze niż bomby zrzucane przez samoloty wysyłane przez na przykład pancerniki. Także to też powinno, wydaje mi się, być
odwrotnie zrobione. To są uwagi wypisane przez jednego z aktywnych tutaj dyskutujących u mnie na Discordzie. Ja to po prostu tłumaczę, objaśniam i powielam. Także tutaj chwała mu za to, że tak chciał się tutaj uzewnętrznić. Otóż większe ryzyko wiąże się z tym, że my nad tym okrętem będziemy krążyć i bombardować go z pokładu, niż jeżeli gdzieś tam z bezpiecznego dystansu, oczywiście bezpiecznego biorąc pod uwagę ostrzał innych okrętów, jesteśmy w stanie ten nalot przeprowadzić z powietrza. Kolejna sprawa. Grupa naprawcza. Co ona nam robi w tej grze? Gasi nam pożary, naprawia nam zalania, naprawia nam stery, artylerię, torpedy i silniki. I to się dzieje co ile czasu? No powiedzmy, że tam co 40-50 sekund się to przeładowuje, trwa jakieś 20 sekund. A co ile wysyła ping okręt podwodny? Co sekund 6, 7, 8. Także RK często jest po prostu nadużywana ze względu na to, że musimy ściągnąć siebie z tego pinga, a potem przylatuje nam jakaś torpeda z DDK, czy nawet torpeda z tego nieszczęsnego okrętu podwodnego, albo zalanie nam wpada, albo gdzieś jakiś pożar przylatuje z innego okrętu i robi się nieciekawie, bo ta RK jest zmarnowana na to, że okręt podwodny sobie pingał kogoś obok, trafił akurat w nas, no ale nie wiemy, czy w nas celował, czy nie, no ale musimy pinga zdjąć, żeby salwy torped nie opitolić na samo wejście do bitwy, bo i tak się zdarza. Także RK ma w tym momencie zbyt wiele rzeczy do opanowania. Powinna być albo szybsza, albo na... chociaż szybsza RK by troszeczkę zepsuła balans, ale powinno być na pingowanie inne, w ogóle inny sposób, żeby te pingi ściągać z okrętu. Niektóre okręty samo w sobie też nie mają uzbrojenia przeciw okrętom podwodnym w ogóle, ale to już jest masakra moim zdaniem. No i to jest jeszcze w fazie testów, dopiero zapowiedziane przez Wargaming, ale lotniskowce mają otrzymać automatyczne uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym. Także nie będziemy nim sterować, nie mamy jeszcze za bardzo pojęcia, jak to będzie działało. No i szanowni Państwo, bawcie się dobrze z okrętami podwodnymi. Także mamy tutaj niestety też informacje o tym, że coś tutaj jest w tym temacie grzebane, żeby okręty, znaczy żeby lotniskowce też mogły się bronić przed okrętami podwodnymi w jakiś tam sensowniejszy sposób, bo wracamy do roku, nie wiem, 2016, kiedy płynął sobie niszczyciel po krawędzi mapy za lotniskowcem i go tam wykańczał w rogu mapy, a teraz mamy sytuację odwrotną, tyle że pływa, znaczy taką samą, tyle że pływają za nimi okręty podwodne, bo dużo ciężej je wykryć i bardzo często zdarza się tak, że do końca bitwy przetrwa tylko i wyłącznie okręt podwodny, którego potem wszyscy po tej mapie szukają, a on sobie tam plumka sobie te torpedy naprowadzane. Także z mojej strony i moje argumenty to jest wszystko. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie chcieli tutaj podyskutować na temat sensowności i tego, w jaki sposób okręty podwodne są nam wpychane kolanem do gry. Także zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony wszystko. Do usłyszenia i na razie. Chociaż tu może jeszcze chwilę pozwolimy sobie pooglądać to, co się dzieje w ogóle z tymi okrętami tutaj w pobliżu tego suba, bo to chyba warte jest zobaczenia, jak on sobie z nim tutaj fajnie poradzi, bo to nie jest moja bitwa, ja na okrętach podwodnych nie grywam, w związku z czym dlatego pokazuję Wam bitwę czyjąś. Także popatrzmy jeszcze chwilę, co on tutaj zrobi z okrętem. Mamy tutaj trzy okręty w zasadzie. Krążownik, pancernik i lotniskowiec. Zobaczmy, jak będzie się z nim tutaj okręt podwodny obchodził. In 5 minutes. Enemy aircraft carriers sunk.